Mam okazję przedstawić całą drużynę UKS SP27 Katowice z Polski na turnieju w Żylinie na Słowacji. Nie pierwszy raz jesteście na tym turnieju. Przed nami Kińczewski, po raz który na Słowacji? Po raz drugi. Jakubiec. Czwarty albo piąty. Czwarty oraz piąty. Który raz? Musiał. Czwarty. Podstawski, który raz? Trzeci albo czwarty. Trzeci albo czwarty. Marcin, ten nasz rodynek. Pierwszy raz. Jak ci się tu podoba? Zarąbiście, nie? Który raz na Słowacji? Czwarty. To jest Kruk Piotrek. Siódmy. To jest Kalinowski. Siódmy raz, to rekordzista. Ty, który raz na Słowacji? Szósty. Szósty raz. To jest, Kwieciński Mariusz. Kwieciński Mariusz. Mój ojciec, który raz? Piąty raz na Słowacji. Mój ojciec, piąty. Ja nie wiem, jak się nazywa. Richter, który raz na Słowacji? Który? Czwarty. Dżamel, też rekordzista. Ósmy. Najwięcej? A ty jak to możliwe? On 7, a ty 8? No bo zostawimy raz więcej. To przez te 8 razy, co tu byłeś na Słowacji, ile odniosłeś sukcesów? Pierwsze miejsce? Miałem z 3 może chyba. I Jacek, czekaj, który raz na Słowacji? Piękne stoje. Kto wam tutaj zasponsorował te stoje? Stelmana, to jest dobra firma na rynku sportowym. Ze składek byście nie uzbierali na takie stoje, co ty gadasz? A czy uważasz, że to są stroje kompletne? Tak. Ale mnie tutaj brakuje jeszcze z góry dresa. No nie muszą być takie same, nie? No ale widziałeś, jak inne drużyny chodzą. No ale z drugim rękawem, bo tu jest zimno. A teraz jeszcze raz przejdę w drugą stronę. Powodzenia. Od 1 do 4 Mistrzostwa Śląska, jak uważasz, jaka będzie kolejność? Pierwszy będziemy my oczywiście. Drugi będzie Rybnik, Bytom i na końcu Gliwice. Ty, Dżamel, kto pierwszy? Katowice, drugi? Ja myślę, że Rybnik albo Bytom. Kto? Bytom. Rybnik. Trzeci? Bytom. Te Gliwice. Ty? Tak samo jak Dżamel. Tak samo jak Dżamel. Zawsze się nam. Kto pierwszy? Tak samo. Tak samo? Katowice, Rybnik, Bytów, Gliwice. Jesteśmy zgodni, pamiętam. Ty się też zgadzasz? Ty też tak mówisz, że taka będzie kolejna na Mistrzostwa Śląska. Powiedz swoją. Zobaczymy. Kto pierwszy? My pewnie. Katowice, kto drugi? Nie wiem, Rybnik. Ty się zgodzisz z nimi? Wszyscy tak samo mówią, cały UKS Katowice wierzy w Mistrzostwo Śląska, a dopiero...